znaleźć. Musimy teraz określić kierunek, gdzie będą żubry. Dobrze. Omiatamy przestrzeń i tam, gdzie pewnie będziemy mieć najsilniejszy sygnał, może w tamtą stronę troszkę, to wtedy wiemy, że one tam są. A to jest jakoś tak, mamy sygnał. Czyli stado gdzieś z tamtej strony. Maćku, to jest bardzo specyficzne miejsce, gdzie, jeśli można tak powiedzieć, wojsko koegzystuje z przyrodą. Tak, wojsko, no i również my leśnicy, ponieważ znajdujemy się na bardzo specyficznym terenie, gdzie są prowadzone czynne działania wojskowe. Teren jest bardzo mało zaludniony, nie ma tutaj wsi, dlatego zwierzyna leśna i przy okazji też żubry, które od kilku lat są u nas, mają tutaj swoją taką bardzo dobrą ostoję. No dajemy sobie tutaj radę. Hałas im nie przeszkadza? No my nazywamy poligon najlepszą formą ochrony przyrody. Przez to, że jest pusto, mało ludzi na poligonie, one mają tutaj no, świetne warunki. Po prostu lubią to, mają dużo żeru, mają dużo przestrzeni otwartych. No dobrze, ale skąd się te żubry tu wzięły na poligonie? Przywieźliśmy dwie grupy żubrów do sąsiednich nadleśnictw, do nadleśnictwa Drawsko i do nadleśnictwa Łobez. Tam były takie zagrody aklimatyzacyjne. Ale po 3 miesiącach aklimatyzacji, gdy otworzyliśmy te zagrody, to żuberki właściwie od razu przeniosły się tutaj do Drawska. Jest to dla nich teren, no, z tego wynika świetny. Obie te grupy połączyły się i od właśnie tego 2008 roku tworzą jedno stado. By poszedł.